Cześć, cześć, cześć. Witajcie bardzo serdecznie. Zbliża się 10, więc co się zbliża? Czas na kawę z wróżką, na przepowiednie i inne rzeczy. Zaraz poczekam, jak się chwilę zgromadzicie, żeby było chociaż ze 3-4 osoby, z którymi będzie można porozmawiać. O, widzę, że już pierwsze osoby są, super. I co będziemy robić na kawie z wróżką? Będziemy otóż patrzeć, jak będzie wyglądał tydzień energetycznie przede wszystkim. Myślę, czy Was to jeszcze nie przedstawić, ale nie, nie, niech będzie. I będziemy potem ogłoszeń mimo wszystko nazbierało się bardzo dużo. Mimo, że jest czas przedświąteczny, to będzie się działo sporo. Słuchajcie, także ja sobie tutaj ściszę może muzyczkę troszeczkę. Nie wiem, czy ją słyszycie, ale leci mantra słowiańska wewnętrznego zdrowia i siły. A czemuż to zdrowia i siły? Bo kwiecień miesiącem zdrowia i siły będzie, takie ogłoszenie również padnie. Dobra, jest nas już trochę, to słuchajcie, zaczniemy sobie patrzeć, ja wezmę tutaj karty, jak wygląda nasz tydzień i jakie rytuały zadziałać, jak będzie wyglądał w energetyce, także sobie zobaczymy. Warto sobie zapisać z tego względu, że wtedy, jeżeli pokazuje się energetyka konkretnego dnia, piąty telefon od fachowca, słuchajcie, ale not now. Jak Dorota jesteś, napisz SMS-a, że prowadzę program po prostu i oddzwonię, bo ja już oszaleję od rana. Dobrze, także słuchajcie, sprawdzamy sobie energetykę. Dzisiaj mamy poniedziałek i w naszym magicznym, wypadającym w ogóle z kartką z kalendarza, notesie, czyli z naszymi chińskimi energiami, jest to dzień pod tytułem otrzymywać. Bardzo dobry na sprzątanie, podróże, przeboje intelektualne i kontakty społeczne. Jeżeli otrzymywać, to bardzo fajnie, mamy księżyc w znaku wagi, więc tak naprawdę możemy jeszcze ku pełni, ponieważ wczoraj była pełnia, robić wszelkie rytuały, które mogą zrównoważyć naszą energię, nasze siły czy nasze możliwości. A zobaczymy, jak on będzie wyglądał w kartach, jak będzie tutaj przedstawiała się energetyka poniedziałkowa. Ja mam nadzieję, że my wszyscy tutaj po prostu z werwą będziemy działać, bo po to jest kawa z wróżką, żeby rozruszać się na nadchodzący tydzień. Ale energetykę kart też sprawdzimy. Dobra, karty przetasowane, można używać. Dziewiątka buław, która wskazuje na to, że po walce z różnymi rzeczami, wewnętrznymi bądź zewnętrznymi, najczęściej z zewnętrznymi, stoimy na z góry upatrzonej pozycji i oczywiście jeszcze pamiętamy te sprawy, które mogły nas dotyczyć, a były negatywne, ale z drugiej strony mamy wzmocnioną pozycję. Może to być dzień silny, mocny, potężny, właśnie na zasadzie przeforsowania swoich racji i swoich rzeczy zaplanowanych. Także tutaj nie będą nam doskwierały jakieś smutki i troski, raczej to jest typ pracy u podstaw, to jest typ funkcjonowania w sile, w mocy i w potędze, mimo tego, że czasem wymaga to pewnego rodzaju poświęceń. Także myślę, że od poniedziałku ruszymy z kopyta, a bardzo dobrze, dlatego że zazwyczaj tak się rozkładają energie, w sensie siły, mocy i potęgi własnej, że poniedziałek, wtorek, środa to tak werwa do pracy, a potem już tylko wykańczamy to, co zostało wcześniej zaczęte. Więc dzisiaj siłę, moc i potęgę mieć będziemy. Pamiętajcie również, że w momencie, kiedy jesteśmy przy pełni czy po pełni, to taka pogoda, która nam towarzyszy, pełnia zazwyczaj niesie jakieś drobne zmiany. Takie energie, które nam towarzyszą, jeżeli akurat z siłą i z werwą zaczniemy działać, to z siłą i z werwą ten kolejny cykl księżycowy do nowiu będzie działał. Pamiętajcie również, a to już taka babska rzecz, że w momencie, kiedy księżyca maleje, łatwiej jest, można więcej zjeść, a bardziej zadbać o figurę. Dlatego akurat święta przypadają przy malejącym księżycu, więc to jest dosyć fajne. Można będzie powcinać te jajka lekko, bezkarnie. Także jeżeli ktoś tam trochę fit, trochę wege, trochę chodakowska, to każde ćwiczenia działają bardziej. Dieta nie musi być taka mocno ścisła, ponieważ księżyc maleje, więc umniejsza
również zjadliwe sprawy, tak to powiem. Także dzisiaj dzień w miarę w porządku. Jutro Księżyc przechodzi do znaku Skorpiona. Mamy tytuł tutaj inauguracja, czyli znowu mamy rozpoczynanie pewnych rzeczy. Jest to dzień marsowy, czyli taki wojowniczy generalnie już z założenia, jak to wtorek, jeżeli chodzi o dzień tygodnia. Dobry do spotkań towarzyskich, do wyjazdów, to wiadomo, że tu trzeba patrzeć przez palce, oraz dobry do medytacji. Natomiast jeżeli chodzi o energetykę i na przykład sprawy intencyjne, magiczne, to bardzo dobry to będzie dzień, bo to już będzie dzień po pełni i dzień skorpioniczny. Skorpion pięknie odcina pewne rzeczy, więc bardzo dobry będzie to dzień na odcinanie starych, zaległych spraw, chociażby z miesiąca. A jeżeli chodzi o kartę, może nie jest taka pełna werwy, jak tutaj wskazuje na to chiński horoskop, dlatego że czwórka pucharów niesie ze sobą rodzaj stagnacji, natomiast również maruderstwa. Zobaczcie, że tutaj mamy człowieka, któremu podtykane jest pod, normalnie na tacy kielich podane, on se siedzi tak, a mam już trzy, a se chyba nie wezmę. Pamiętajcie, by w ten wtorek nie rezygnować z rzeczy, które mogą Wam być podane na tacy jako rozwiązania. Nie znajdujcie problemu na każde rozwiązanie i starajcie się uaktywnić ten dzień, bo przy czwórce pucharów to jest taki rodzaj stagnacji. A szkoda by było, bo te i skorpioniczne energie i to, że nam się właśnie przewalił księżyc, więc już teraz można będzie na przykład spać, bo są osoby, które podczas pełni mają z tym kłopoty i problemy. Ważne by było, żeby właśnie ruszyć tą zastałą energię. Tak po prostu. A dziękuję. To nawet nie jest bluzka, tylko właśnie sukienka. Jest to tak niebieska, tak lubię, tak specjalnie czerwone kolczyki, żeby się odbijały. Jeżeli chodzi o ostatni dzień miesiąca, czyli o środę, mamy księżyc w znaku Skorpiona i jeden duży iksik. Nie jest to czas dobry na jakieś aktywności, natomiast pamiętajcie, że środa jest dniem merkurycznym, czyli tak naprawdę jakieś kontakty międzyludzkie, krótkie podróże, drobne wyjazdy, słowo pisane, słowo mówione może przynieść oczekiwane efekty, więc warto się tym zająć. I tutaj, jeżeli macie jakieś intencje na egzaminy, intencje na umowy, to one, jeżeli będą dobrze skonstruowane, mogą fajnie działać. Na przykład, skoro nam księżyca ubywa, skoro mamy skorpiona, jeżeli chodzi o umowę, to na przykład pozbycie się wszelkich niedogodności związanych z jakimiś papierami, z jakimiś umowami, więc w ten sposób można działać intencyjnie i to będzie dosyć słuszne. No i patrzymy, co mamy w kartach, a w kartach mamy wiele radości, świętowania i sprzyjających okoliczności. Przy czwórce buław tworzymy taki własny krąg z ludzi, z którymi można się cieszyć. Sytuacje międzyludzkie przy sprawach zawodowych mogą również być w bardzo dobrych aspektach. Możemy dostać radosne wieści, możemy układać swoją rzeczywistość. Zobaczcie, tutaj są cztery pale wbite w przestrzeń, więc może jeszcze nie mamy ścian, może jeszcze nie mamy komina, może jeszcze nie mamy okien, ale już na swojej działce zaznaczamy cztery punkty, które są naszą przestrzenią. Także w środę proponuję, żeby tą swoją przestrzeń bardzo dobrze zaznaczyć, czy to rytualnie, czy to życiowo po prostu. I przechodzimy do kolejnego miesiąca, słuchajcie, mamy czwartek. Zaczyna nam się kwiecień, mamy prima aprilis, prima pierwszy aprilis, kwiecień, czyli pierwszy kwietnia po prostu. Natomiast u nas jest to dzień psikusów i różnego rodzaju heheszków i śmieszków. Tak to się przyjęło. Jest to rodzaj wejścia w nowy miesiąc, wiosenny miesiąc, właśnie z taką dozą radości i psot. Tradycji trzymać się można, jakieś drobne kawały robić, tak żeby, wiecie, dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo, żeby nie było jakiejś dramy. Mamy księżyc w znaku Strzelca, a nazwę dnia czwartkowego tworzyć.
Dobry w miarę na sprzątanie, bardzo dobry na kontakty międzyludzkie, rozjazdy, umowy i medytacje. Także tutaj można to upowszechniać. Pamiętajcie, że czwartek jest dniem powiększającym. Nawet jeżeli nam księżyca maleje, a chcemy jakiś rytuał, który ma zwiększyć nasze możliwości, to można w czwartek taki rytuał zastosować. Jaka karta do tego miesiąca? Wzrost. Bardzo lubię ósemkę monet z tego względu, że ona pokazuje, że faktycznie wykuwamy sobie szczeble kariery. Czwartek będzie dobry dla rzemieślników, dla osób, które zajmują się rękodziełem. Tutaj może polot wystąpić totalny, a i stworzone w tym czasie rzeczy mogą na przykład w łatwy sposób dostąpić sprzedaży. A dla osób, które rzemieślnictwem się nie zajmują, my wszyscy jesteśmy rzemieślnikami w swoim fachu, od sprzątania po kasjerkę, także możemy tutaj też zabłysnąć. Jeżeli mamy starać się o podwyżkę, jeżeli mamy starać się o zwiększenie dochodów, to ten czwartkowy dzień będzie bardzo temu sprzyjał. To warto zapamiętać. Czwartek dobry na rozmowę z szefem, gdzie moja premia. Tak, tak po prostu. Jeżeli chodzi o piątek, mamy tutaj Wielki Piątek, zresztą czwartek, ja trochę z tej katolickiej tradycji mniej pamiętam niż z pogańskiej już teraz, ale wydaje mi się, że czwartek jest dniem święcenia żywiołów, tak? Że święcą wodę, święcą ogień, tak mi się wydaje. A więc też jest jakiś taki magiczny egregor, o którym należy pamiętać, dlatego że my jako eklektyczne wiedźmy możemy podłączać się pod tradycje, które są po prostu zgodne z naszą estetyką. No natomiast Wielki Piątek na pewno jest dniem ciszy w kościele. Odbywa się chyba adoracja krzyża, z tego co pamiętam. Przestają grać organy, przestają grać dzwonki, jest takie totalne wyciszenie. Dziwne i chyba czyta się drogę krzyżową, tak mi się wydaje. Także tutaj no, mamy taki dzień smutku przed wielką radością. Generalnie w ogóle, jeżeli chodzi o święta, to tak naprawdę Wielkanoc jest takim ważniejszym, jeżeli można gradować jakoś święta świętem katolickim. Ono jak zwykle w wielkiej pompie i Golgoto, Golgoto, cóżem ci uczynił. Katolicy lubią nawet kolędy śpiewać w bardzo wolnym i smutnym tempie, ale pamiętajcie, że jest to święto radości. Dlaczego? Dlatego, że idzie wiosna. Nasza bogini Ostara tutaj niesie nowe życie i dokładnie ta przemiana jest widoczna w tradycjach katolickich. Czyli coś się kończy, Wielki Piątek, a coś się zaczyna, jak się nazywa, rezurekcyjna msza? Ta taka pierwsza zmartwychwstaniowa w niedzielę, chyba tak. I tu już właśnie mamy Wielkanoc. No, Wielka Sobota, którą my tak bardziej czcimy, a propos święconek, koszyczków, jest takim czasem, kiedy generalnie jako katolicy gdzieś tam najbardziej odczuwamy, natomiast no, ta radość wielkanocna istnieje w niedzielę. I słuchajcie, w Wielki Piątek znak Księżyca, Księżyc w znaku Rudź, Księżyc w znaku Strzelca, dzień, który się nazywa pozbywać się. I ja myślę, że tak jak cichną te organy, tak jak wyciszamy się mentalnie, każda tradycja jest fajna. Znaczy każdą tradycję człowiek potrafi skopać tak naprawdę całą tą instytucją. Natomiast sama ta przemiana, tak, wielkopiątkowa, potem ta sobota, święcenie żywiołów w czwartek, ta niedziela z tą wybuchem radości, jest to święto ruchome, ale zawsze ta po pierwszej pełni wiosennej, tak? Czyli pierwsza niedziela po pierwszej pełni wiosennej, dlatego jest w przyszłym tygodniu. Daje nam tą przemianę, którą my jako czarownice czciliśmy 21 marca, gdzie jest stałą datą i gdzie również właśnie jest ten wybuch radości. No i tutaj piątek pozbywać się. Jeżeli macie coś jeszcze do sprzątania, do wyrzucenia, jakieś przedmioty, które są potłuczone i lubimy sentymentalnie, a nie mają wielkiej wartości, warto by było to upchnąć, żeby tego nie było, z tego względu, że jest to bardzo dobry dzień. Księżyca ubywa piątek, można takie rzeczy robić. Dzień jest dobry na wszelkie czynności, od sprzątania po medytację. Ta medytacja tutaj jest zaznaczona najbardziej, ale i wyjazdy, i sprawy domowe, i sprawy umowowe, i drobne remonty, także tutaj w ten sposób. No i zobaczymy, jak wygląda tenże dzień w kartach. Karta cesarza.
siła, moc i potęga energetyczna. Wszystko, co związane ze zdrowiem, wszystko, co związane z uziemieniem, z ugruntowaniem, ze wzmocnieniem własnej pozycji, w ten piątek może się pięknie wydarzyć. Takie rytuały należy czynić, ale również taką energię wykorzystywać. Jeżeli mamy kogoś poprosić o radę albo o pomoc, to ten piątek może być dobry przy karcie cesarza, bo to jest dobry ojciec, który za dobry wynagradza, za złe karze, ale dobrym osobom pomoże. Także ta energia tutaj tego tygodnia widzę bardzo silna. Została nam jeszcze sobota i niedziela, Wielka Sobota. Tutaj w ogłoszeniach przypomnę, że my w Wielką Sobotę będziemy robić błogosławieństwo pokarmów, co by nie mówić święcenie, bo to nie ta estetyka. Ale dla tych wszystkich, którzy nie polecą do kościoła ze względów filozoficznych albo ze względów ograniczeniowych, to na kanale będzie malowanie jajec i będzie błogosławieństwo pokarmów, ponieważ my jako kapłanki własnego domowego ogniska mamy do tego po prostu prawo. To nie jest tak, że to prawo jest nadane panom w sutannach. My jako kapłanki domowego ogniska możemy swoje pokarmy błogosławić. Powinniśmy robić to codziennie, ale ten raz w roku szczególnie. Sobota pomnażać. Bardzo dobrze, dlatego że akurat błogosławieństwo pokarmów jest po to, by to, co mamy w koszyku na ołtarzu, koszyk naszym ołtarzem, ma się przez rok pomnażać i po to też w ludowej tradycji przeniesionej na grunt katolicki zawsze to święcenie pokarmów było po to, że iż ten kawałek kiełbaski rozrośnie się w pęta i będzie dobrobyt. Ta sól ma nas oczyścić, to jajko ma nam dać płodność, tak? Tam każdy element ma swoją symbolikę. Zresztą na kanale Tradycje Wielkanocne się znajdują i Niedzieli Palmowej, która jest za nami. Palmy jako symbol dobrobytu. Z tych palemek zjedzenie jednego kotka było obowiązkiem. Babcia w zęby wtykała i trzeba było na zdrowie. Także takie rzeczy się działy. Również są filmy o symbolice wielkanocnej, więc możecie się z tym zapoznać również. No a w Wielką Sobotę zobaczymy, jakie będą nam energie towarzyszyły. Dziesiątka pucharów, rodzinność, słuchajcie, czy spotkamy się z rodzinami fizycznie, czy spotkamy się wirtualnie, czy spotkamy się w rodzinie jednorożców, to będzie bardzo rodzinna i fajna atmosfera, także bardzo ładnie tydzień, no żeby nam niedziela tylko nie zepsuła wszystkiego. Niedziela, harmonizować, jest to Wielkanoc, czas dobry, uwaga, też na sprzątanie, ale i na medytację, umowy w niedzielę to tak rzadko, wyjazdy i społeczność, więc tutaj w porządku. No i zobaczymy straty. Straty, ale tylko wtedy, kiedy nie potrafimy dokładnie opowiedzieć o swoich odczuciach, o tym, kim jesteśmy. Ja to mówię, zareklamować siebie. Również jest to najsłabsza energia z tego tygodnia, ale ja myślę, że zazwyczaj jest tak, że my tak przygotowania przedświąteczne eksploatujemy się bardzo mocno, a potem w same święta te wszystkie gospodynie domowe przy tych sałatkach, mazurkach, piernikach, deserach i kurczakach, bo już w niedzielę wolno, padają. Nie dopuśćmy do tego. Niech ta niedziela będzie nałapaniem energii, a nie jej pozbyciem się. Pamiętajcie, nie przesadzajmy. Potem to jedzenie jest wyrzucane, potem się psuje. Trzeba zrobić, żeby było miło, a niekoniecznie z przeżarciem wszelakim. Królami nie jesteśmy, nie musimy mieć 7 dań i 40 obrusów, co by miło spędzić czas. Więc nie dajmy się wtrybić w to, żeby w niedzielę właśnie w Trójce Mieczy paść, tylko przygotujcie sobie mentalnie czas na kąpiel, na przeczytanie czegoś, na odpoczynek, na to, żeby się działo właśnie tak harmonizować, tak? Tak jak jest tytuł, żeby zharmonizować tą energię. No, tak to mniej więcej wygląda w tygodniu, słuchajcie. Zwyczaje świąteczne są bardzo fajne, ja bardzo lubię święta. Każde zresztą. Wychowana jestem w tradycji katolickiej, natomiast jak się tak głęboko pogrzebie, to okazuje się, że to wszystko jest pogańskie. Przeniesione czasem w trochę innym czasie, trochę na inny grunt. Ale tradycja jest tradycja, celebrować należy. Czcimy tym samym naszych przodków, co jest bardzo ważne dla naszego zdrowia i dobrobytu, więc naprawdę fajnie. Jeżeli możecie napisać coś na czacie, słuchajcie, bo jest opcja, że... O, już widzę, dobrze. Opcja, że nie widzę. A chciałabym oczywiście przypomnieć Wam, iż
daję przesłanie z kart dla ludzi urodzonych od dzisiaj do następnej niedzieli. Więc jeżeli ktoś jest wielkanocno-świąteczny, to zapraszam do podawania swojej daty urodzenia i imienia. No, znaczy, no, potrzebna mi jest pełnoletność, że tak powiem. Jeżeli dla kogoś to potrzebna mi jest zgoda. No i będziemy patrzeć na wasze przesłania na rok po prostu. Także to tak na pewno. Witam wszystkich oczywiście również. A słuchajcie, teraz najważniejsza część, jak gdyby. Zapalimy świecę. Zapalimy świecę, ale za chwilę, bo mam urodziny naszej Anowi 31, czyli w środę. Jaka karta w niedzielę? Trójka mieczy, Małgorzata. Trójka mieczy. Czy jesteśmy w stanie powtórzyć wszystkie karty? Dziewiątka buław. Wtorek. Wzrost, ósemka monet. Czwórka pucharów, potem ósemka monet. W czwartek. Więcej grzechu nie pamiętam. Tak? W piątek cesarz. W sobotę dziesiątka pucharów. W niedzielę trójka mieczy. Umknął mi czwartek powiększający. O. Dobra. Już patrzymy. Jakie przysłanie dla Anowi? W głowie powinnaś działać w królu monet. Logistycznie i szachistowo. Bycie dobrym strategiem, szczególnie odnośnie spraw finansowo-bytowych, czyli przewidywanie tego, co może być i co mogę wykorzystać, będzie twoim atutem. W sercu cesarzowa. Jak już logistyk pomyśli, to czerpać spokój, dobrobyt, z tego wszystkiego można będzie. Twoje serce powinno być otwarte na większe możliwości, niż jesteś sobie w stanie na ten moment wyobrazić. I przy cesarzowej jest to pełnia miłości, od fizycznej po emocjonalną, więc tak to serce wibrować powinno. Dobrze. I w działaniu. Unikać tego wszystkiego, co cię mierzi. Słuchaj, jeżeli masz takie odczucie, że jak zbliżasz się tyłem do ściany i coś cię uwiera, czy osoba, czy jakiekolwiek wydarzenie, należy się pozbyć uwieracza, a nie uważać, że uwieracz się ozdrowi. Po prostu radykalne cięcia. Dobrze, kogo jeszcze mamy tam urodzinowego? Kogo mamy? Dobrze. I teraz tak, chiromantyzm. Chciałabym wiedzieć, czy jesteś osobą pełnoletnią i oczywiście, że się załapujesz na przesłanie. Podobnie Laluna. Kochani, to akurat, że w tym tygodniu się urodziliście, to jedno, ale ja potrzebuję osoby pełnoletnie. Chiromantyzm, 2003 rok, jest 18 lat? Jest 18 lat, akurat. Dobra, załapałeś się, kolego. Także tak. Poszeptane. Dziewiątka buław, czwórka pucharów, czwórka buław, ósemka monet, cesarz, dziesiątka pucharów, trzy miecze. O, widzicie? Wszystko mamy. Teraz jak drugi raz powtórzyłam, to już będę pamiętać. Haha. Dobra, chiromantyzm. Przesłanie dla ciebie. Jak działanie w głowie? Przy karcie umiarkowania warto by było poukładać sobie priorytety. Ja rozumiem, że w młodym 18-letnim życiu to tak człowiek chciałby zaznać wszystkiego, natomiast działanie po kolei będzie lepszym działaniem. W sercu koło fortuny. Niekoniecznie trzeba naciskać na rzeczy, które się mocno chce, sercowo szczególnie, ale zobaczyć, co los poniesie i gdzie popłynie. Po prostu. Natomiast we w działaniu, jeżeli są jakieś kłopotliwe sytuacje, należy je po prostu niwelować, nie chowając głowy w piasek, ale rozwiązując drobne kłopoty. Nie będzie to rok zmieniający radykalnie życie, ale raczej ustawiający siebie tak do pionu, jak to przy osiemnastce może być. No i dobrze, Lalunka, czy jesteś pełnoletnią osobą, kochana? Zaraz to zobaczymy. Mam nadzieję, że mi napiszesz, a my zapalimy świecę. Słuchajcie, wyciągam świecę, ja dzisiaj na proszebnej. Jeżeli jesteście gdzieś w pracy i nie macie dostępu do świec, podłączcie się do naszego świecowego, intencyjnego działania mentalnie. A my zapalamy te świece po to, by
dobrze przeżyć ten tydzień. W zgodzie z naszym przeznaczeniem, niwelując wszelkie negatywne rzeczy i wszelkie negatywne problemy, tak by przywołać tą świecą wsparcie czterech żywiołów, by ta świeca była ofiarą dla nich, by nas dobrze prowadzili w tym tygodniu swoimi bezpiecznymi ścieżkami. Pozwolicie, że ja się udam na sekundę do soli, dlatego, że to jest najlepszy świecznik na krótkie świece. Laluna nam się nie odzywa. Czy mamy jeszcze jakieś urodziny? Mamy Martynę. Martyna, przesłanie urodzinowe. Super. Słuchajcie, te przesłania urodzinowe z tygodnia na tydzień. Wciągam się. Także super. Widzę, że ogień zapalacie na Instagramie. Super. Czy wirtualnie, czy nie. Dla wszystkich, którzy są z nami na wyrównanie tygodniowe. A co? Rozszerzajmy ten krąg i tą energię. Dobrze. Martyna. W głowie zrób miejsce na nowe emocje i nowe uczucia. As pochorów niesie potencjał do poznawania ludzi, do tego, żeby albo się zakochać w kimś na nowo, albo kompletnie od nowa, albo zrobić miejsce po prostu na nowe przyjaźnie, nowe emocje. Zrób na to miejsce. Pozbądź się starego, niefajnego. Daj sobie potencjał do nowych odczuć. W sercu. Wyjdź mi z przeciążenia. Nie każdy człowiek jest zły, nie każdy związek kończy się dramą, a jeżeli cokolwiek jest przeciążające, to to zmień. Jeżeli jesteś w rodzinie, ktoś wyniesie śmieci, ktoś pokroi kartofle na sałatkę, a ty po prostu doprawisz resztę. Także powinnaś tutaj wyjść z takiego, ja muszę wszystko sama, bo ja to zrobię najlepiej. Nie jest to dobre. Nie. I działaj twórczo. Karta maga mówi tak. Masz wszystkie możliwości, wszystkie cztery żywioły, czyli całe nasze możliwości, by ruszyć z kopyta w takich rzeczach i w takich zajęciach, na które to ty masz ochotę, a nie które wypada robić. Cokolwiek by to było. Działaj twórczo, idź we własne działanie, we własne spełnienie. Czyli tak zwany zdrowy egoizm. Tutaj mi mówicie, że Laluna mówiła, że jest w pracy, więc pełnoletnia. I owszem, więc dajemy Lalunie przysłanie. A nawet jeżeli nie jest w pracy, a pozwolili, to znaczy w sensie pracuje za pozwoleństwem, no to damy radę. Dobra, przesłanie urodzinkowe. Głowa. Głowa powinna być w pracy u podstaw. Wysiłek, który wkładasz, powinien być rzetelnie nagradzany i nad tym w tym roku trzeba popracować. Żeby nie było tak, że robię za mniejsze albo za małe. To jest takie błędne myślenie. To jest trochę tak, jak tu z wisienkami była taka drobna dyskusja z pierwszorocznymi, a propos, ktoś robi piękne rękodzieło, a drugi ktoś powiedział, popatrz na ceny, weź mniej pójdzie. Nieprawda. Popatrz na ceny, oceń to, jak ty to robisz, jakiej to jest jakości, ile na to czasu poświęcasz i daj taką cenę, jaka jest adekwatna do wykonanej twojej pracy. A nawet, to jest tak jak u mnie w sklepie, są rzeczy tanie, ale są lalki, które są drogie, bo to jest adekwatne wyrównanie energetyczne do tego, ile ja wkładam w to energii i mocy sprawczej. Wyrównuj w ten sposób energię. Jeżeli chodzi o serducho, przy wisielcu, nie bierz spraw w swoje ręce, nie kombinuj, przeczekaj i zobacz, co ludzie są w stanie zrobić dla ciebie, a nie co ty musisz zrobić dla ludzi. Bardzo często na wieczorach z wróżką pada pytanie, jak mam naprawić relacje. No nie wiem, buta to ja se mogę naprawić, ale relacje to ja se niekoniecznie, bo do relacji trzeba dwojga. Także wiesz, przeczekaj. Natomiast jeżeli chodzi o działanie, możesz robić wokół siebie zamieszanie, chodzić na kursy. Teraz ja wiem, że wszystko odbywa się online, co też jest fajne, bo nie musimy gdzieś tam dojechać, gdzieś przecudaczyć i możesz po prostu intelektualnie bardzo mocno w tym roku wzrosnąć. Takie przesłanie dla ciebie. Czy mamy jeszcze jakieś urodziny? Nie mamy urodzin na razie. Dobrze. Słuchajcie, gdyby komuś się przypomniało, że się urodził od dzisiaj do następnej niedzieli, jeszcze tu jestem. Mogę przerwać ogłoszenia i mogę tutaj przesłania wam dać. Bardzo lubię te przesłania wam dawać, bo fajnie, bo na przykład tak, o ktoś tam nie wchodzi na kawkę, nie wchodzi, a mam urodziny, to wejdę, nie? Także tak, tak jest.
Dobrze, słuchajcie, z ogłoszeń parafialnych to jest tak. No na Instagramie być może mi się przypomni, żeby złożyć życzenia wielkanocne, być może niekoniecznie, bo ja z tymi życzeniami, wiecie, jak mam, pamiętam, potem jak mam tak złożyć, to mam takie, że specjalnie, że coś, ale jak już tu jesteśmy, to chciałam Wam życzyć po prostu radosnych świąt, to przede wszystkim, i w jak najfajniejszym gronie, czy przyjacielskim, czy rodzinnym, żeby po prostu było cudne. Także to tak, i to taka drobnostka, no bo już następna kawa to albo będzie, albo chyba będzie. Zobaczymy. No bo to jest poniedziałek jakby wielkanocny, a może i tak zrobimy sobie energetykę dnia, co mamy sobie robić wolne, nie? No, także w ten sposób. Także to chciałam. Przypominam również, że to jest taki drugi punkt, że jest ten urlop sklepu jako sklepu wysyłek. A czy strona sklepowa nie ma urlopu, więc jak macie jakąś potrzebę zamówienia czegoś na CITO, to zawsze można, ale pamiętajcie, że wysyłki będą dopiero pod koniec następnego tygodnia, więc jakby prezentu sobie nie sprawicie albo sobie na konkretny dzień, więc to tak trzeba brać pod uwagę. Produkty wirtualne, ja cały czas tu jestem i robię, więc to nie ma problemu. Nie wprowadzam jakichś nowych produktów, więc nie ma co tam walka o ogień, nie musi się odbywać, że czegoś nie starczy, więc na spokojnie można sobie wyczekać. To taki urlop w zasadzie od pakowania, także no na spokojnie sobie możecie tak. Czy zamawiać, ale wyczekanie na przesyłkę będzie istniało na pewno. Kolejna ważna sprawa to jest to, że pojawiły się na blogu i na moich mediach społecznościowych takie artykuły, powiedzmy, tak? Macie tam wszystkie medytacje ognia, wody, powietrza, ziemi, to co robiliśmy w marcu. Teraz pojawił się dekret na zdrowie, który będzie robiony w kwietniu, i pojawiła się wielkanocny rytuał błogosławienia pokarmów. A kot czego chce? Także możecie się z tym zapoznać. Jeżeli ktoś ma tendencję do wpisywania do swojej księgi cieni, to sobie możecie wpisać. I właśnie tak będziemy działać. Słuchajcie, kwiecień jest miesiącem zdrowia. Tak już obiecywałam Wam od stycznia, że co miesiąc będziemy sobie robić rytuał zdrowotny, ale rozpoczniemy ten rytuał zdrowotny od kwietniowego miesiąca zdrowia, gdzie będziemy dekret na zdrowie i energię uskuteczniać. Jak uskuteczniamy dekret? Bierzemy jedną dużą świecę, zapalamy przed dekretem, czytamy dekret i gasimy po dekrecie. Dopiero ostatniego dnia, czyli 21, świeca wypala się do końca. Ten dekret zaczniemy 5 w poniedziałek, zawsze na kanale o godzinie 21, codziennie przez 21 dni, bo w tym czasie zmienia się energetyka naszego organizmu, tak? Czyli wkładamy taką nową matrycę w swoją energię, co najmniej to zajmuje 21 dni. I będziemy ten dekret uskuteczniać od 5, ja sobie liczyłam, nie wiem do którego, ale wtedy zakończymy, podsumujemy, wypalimy świecę do końca. I ważne by było, żeby ten dekret z nami robić, to nam zajmuje ile? 3 minuty o godzinie 21. Jeżeli nie zdążycie o 21, to ważne jest, żeby w ciągu dnia raz dziennie przeczytać bądź wysłuchać. Możecie sobie włączyć kolejny film, tak po prostu, tego dekretu. Ważne, żeby tego pilnować przy zapalonej świecy, dlatego że będziemy robić co miesiąc rytuał zdrowotny. I tak sobie pomyślałam o pierwszym czwartku miesiąca. Czwartek taki powiększający, z taką dobrą jowiszową energią. Tutaj będą różne księżyce, słuchajcie. Mogą być nawet puste biegi, sregi. My umówimy się z energiami, że właśnie w tym dniu o tej godzinie będziemy to robić. I to będą różne aspekty planetarne. Natomiast chodzi też o to, żeby co miesiąc ten dekret, który zrobimy, powtórzyć w takim aspekcie rytualnym. Czyli otworzymy krąg, przeczytamy dekret, zamkniemy krąg, a w międzyczasie będziemy swoje boleściwe boleści wypisywać na czacie. Skoro będziemy swoje boleściwe boleści wypisywać na czacie, to będą to spotkania tajne. Nie będzie to tak ogólnie dostępne, że każdy będzie sobie mógł wejść na kanał,
Będzie to z linka, który będzie podany na Szkole Magii i Tarota Wróżki Joanny. Ten zdrowotny rytuał jest oczywiście darmowy, jest oczywiście dla nas, bo ja też biorę w tym udział, jest jakby dla naszego całego jednorożcowego kręgu. Będziemy spotykać się co miesiąc z jedną konkretną intencją, bo ja rozumiem, że może nazwać tak, trochę kręgosłup, trochę wątroba, trochę kolano. Więc w jednym dniu, w jednym miesiącu zajmiecie się kręgosłupem swoim, w drugim tym kolanem, w trzecim tą wątrobą. Z tym, że no taki będzie myk, że tą intencję trzeba będzie wypisać na czacie. Dlatego też po skończonym filmie film znika. Po prostu on nie będzie zapisany i nie będzie dostępny. Więc kto będzie w danym momencie, na tym filmie to będzie. Wiem, że kilka osób, które są długoterminowymi jednorożcami, nie posiada Facebooka, więc nie może być na Szkole Magii Tarota Wróżki Joanny. Stąd też zgłoście się na Ezotarot. Dorota zrobi zakładkę i najwyżej hurtowo, mailowo wyślę link zawsze do tego rytuału. Godziny jeszcze nie wybrałam i nie dobrałam. O tej godzinie pomyślimy. I teraz tak, czemu dekret? Dlatego, że jeżeli będzie ktoś... Czemu dekret jest ważny w kwietniu? Bo chciałabym, ja tego nie będę sprawdzać, ale to jest wasza magiczna uczciwość, że jeżeli ktoś dołączał będzie do nas, do tego rytuału, ważne, żeby miał zrobiony dekret. Czemu? Bo dekret będzie takim przygotowaniem naszej energii, też takim darem jak gdyby, żeby potem działać w ramach wzmocnienia zdrowotnego. Więc jeżeli ktoś będzie chciał dołączyć w kolejnym miesiącu, to będzie miał miesiąc na to, żeby wydekretować te 21 dni. Dekret będzie na kanale, można sobie dekretować w zaciszu domowego ogniska i dopiero dołączyć do nas, do rytuału zdrowotnego. Czyli tak naprawdę na kanale co tydzień mamy błogosławieństwo tygodnia, co jest bardzo ważne. Ja wiem, że może tak jest trochę, że jak ciągle robimy to samo, to by się chciało jakichś fajerwerków. Na tym nie polega magia. Magia polega na tym, że się bierze łopatkę i się grzebie. No więc mamy tą łopatkę, od 4 lat robimy błogosławieństwo tygodnia. Warto by było, żebyście uczestniczyli w tym. Tak po prostu. Bo potem się okazuje, że po 3 miesiącach, u niektórych po pół roku, u niektórych po 2 latach energia się zmienia i lżej nam się żyje. Nie mamy tylu nieszczęść, które moglibyśmy mieć. To nie oznacza willi z basenem od razu, ale może dobry brodzik w niewielkim ogrodzie. Także naprawdę tak to działa. No i tak samo będzie ze zdrowotnym. Mam nadzieję, że będziemy go cyklicznie powtarzać. No zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie. Chociaż tak sobie pomyślałam, że mam hermionowe wiśnie, to one i tak będą. Więc i tak będziemy to robić, więc będziemy robili taką zdrowotność. Także zasada jest taka, robimy dekret w kwietniu i od maja robimy rytuał tajny przez poufne. Tajny przez poufne, bo chciałabym, żebyście wyrzucili na czat te lęki, te choroby. Za co teraz? Które uzdrowienie? Kolano, wątroba, śledziona, oczko. Wyrzucamy, potem to znika w intencji totalnego uziemienia. Tak bym chciała, żeby to wyglądało. No i te pierwsze czwartki... Żeby się nie kojarzyło z pierwszymi piątkami miesiąca, to już każdy będzie wiedział. Jak się przegapi, to znaczy trudno. To znaczy, że człowiek nie ma, aż tak go dupa nie boli, żeby nie przegapił. Prosta sprawa. Dobrze, to o rytuale, to o miesiącu zdrowia i że trzeba poprzedzić dekretem. Że jeżeli chcecie od maja, to robimy dekret w kwietniu, a jeżeli chcecie od czerwca przyłączyć się, to wy robicie dekret w maju, bo ja już nie będę tego dekretu robiła. Maj, czerwiec, lipiec i sierpień są moimi miesiącami, kiedy na kanale nie robię. Znaczy robię, ale inne rzeczy, ale nie robię takich cyklicznych, bo to wiecie, ja mam już takie, już mi oczko lata, nie? Dziewiąta, nie? Już trzeba dekret, bo czekają. To jest fajne. No. Boska inicjatywa. Ja myślę, że tak, bo po pierwsze znajdujemy się w takich czasach, w jakich się znajdujemy i mimo mojej logiki, mojej własnej wewnętrznej, że bzdura, tego nie wie nikt. To po pierwsze. A po drugie, wiecie, jesteśmy już zaczynamy być w takim wieku na tym kanale, tak? Że nam się tam oczko, nóżka, rączka, wiecie, dupka. Trzeba sobie wspomagać. Mało tego, bardzo często mnie pytacie, schudnąć, zdrowy tryb życia. Pamiętajcie, że jest grupa Fit Jednorożce, założona przez Antośkę. I Antośka tam 2 razy w tygodniu, nóżka w prawo, nóżka w lewo. Ja tylko czasem wpadam, pomacham,
mówię, poczta się i lecę dalej. Ja nie ćwicząca, nie sądzę, to nie, w ogóle nie moja estetyka, ale jest grupa, która, wiecie, Antoszka sama, bez kasy, bez niczego, także szukajcie grupy na Facebooku Fit Jednorożce. Ja nie umiem tego nawet jak linka wrzucić, nie wiem czemu, ale warto by było. Także tu możecie nóżkę w prawo, nóżkę w lewo, a taki zdrowotny rytuał nawet dla osób, które nie mają typowo kłopotu zdrowotnego albo o nim nie wiedzą, no to generalnie w całokształcie to również będzie nas kształtował, bym powiedziała tak, no wiecie, w ładności naszej własnej. A myślę, że już mówię, ten wiek mamy taki, że tutaj dupka, tam kolanko, a i ładność trzeba przywoływać, więc każdemu się przyda. Ale mówię, tajne będzie, bo ja myślę, że są i ciężkie choroby, i intymne rzeczy. Czy po prostu będzie w danym momencie, potem znika, nie ma problemu, będzie z linka. No, Lolka mówi, że od treningów uzależniona od lat. Ja też, od patrzenia i podziwiania ludzi trenujących. Od lat. Dobrze. Kolejna sprawa. Od 1 kwietnia? Nie. Właśnie nie. Od 5, tak jak dekret. Od 5, od poniedziałku. Wchodzi układ Beltane. Beltane jest świętem miłości. Majowe. Dobrze mówię. Czyli macie cały miesiąc na to, żeby na ten układ się zapisać. Jest to układ premium, więc on jest za 12 chyba zł. Piszecie oczywiście na pytanie film@gmail.com i on polega na tym, że się patrzy, jakie są blokady w sferze miłosnej na poziomie fizycznym, czyli jacy jesteśmy, emocjonalnym, czyli co mamy tutaj, i energetycznym, o czym możemy nie wiedzieć, plus karta rada. Na tej zasadzie. I to sprawy miłosne to dobry układ dla osób samotnych i dobry układ dla osób będących w relacjach, bo też mogą jakieś blokady mieć. Także nie musicie szarżować w pierwszy dzień, bo ja potem wchodzę, mam na przykład 80 maili, nie? I mam od razu, oczko mi lata. Na spokojnie macie miesiąc czasu, od 5 kwietnia, od poniedziałku ten układ Beltane. No i ważna sprawa, ostatnia sprawa, w sobotę o godzinie 12. Zbieramy się na kanale YouTube z jajami, mazaczkami, pisaczkami, nie wiem, skrobankami, jakkolwiek to nie zabrzmi. Jaja mogą mieć podkład kolorowy już przygotowany. My pewnie będziemy kolorować. Może tak, sobie pogadamy po prostu. I będziemy malować jaja. A jak już umalujemy te jaja, to dołożymy te nasze magiczne, runiczne jaja po prostu do naszego ołtarza, czyli koszyczka, nie wiem, co będziecie mieli, talerzyka, to taki ołtarz wielkanocny będzie i sobie pobłogosławimy pokarmy po to, by dobrobyt przez cały rok mieć. Więc spotykamy się o 12, mam nadzieję, że będzie nas dużo, trochę sobie pogadamy, trochę się pobawimy, wiecie, takie warsztaty jajowania, może coś tam mnie popytacie, zrobimy to na YouTubie, tam też będę widziała w miarę czat, więc w miarę sobie pogadamy, także tak. Jajką make-up będziemy robić, dokładnie tak. A dzisiaj jeszcze po godzinie 15 na Instagramie chciałabym zrobić z książki Botaniczne Eliksiry magicznego drinka pomarańczowego. Co z tego wyjdzie? Nie mam pojęcia, składniki posiadam. Będziemy kombinować. I co? I chyba wszystko, słuchajcie. Tak patrzę. Życzenia świąteczne były. Urlop sklepu przypomniany. Kwiecień miesiącem zdrowia. Rytuał na zdrowie raz w miesiącu. Trzeba go poprzedzić dekretem. Artykuły. Znajduje się dekret, znajdują się medytacje, znajduje się Wielkanoc. Na kanale dwa nowe filmy. Co nas czeka w kwietniu globalnie? I film o książce, już ją biorę, Magiczne życie Vivian Crowley, która jest w miarę zacną książką, można ją sobie ze mną razem przejrzeć. Sobota o 12 błogosławimy pokarmy, malujemy jaja w odwrotnej kolejności, no i układ Beltane od piątku. To chyba wszystko, co Wam chciałam powiedzieć. Wiem, że nie trzeba, ale zareklamuję olejek Afrodyty. Mój lekarz, który do tej pory umiał powiedzieć tylko dzień dobry i do widzenia, dzisiaj pięknie śpiewał. Tak, bo po to jest olejek Afrodyty, nie po to, żeby namiętności wzbudzać we wszystkich, ale generalne dobre odczucia wymiany energetycznej, gdzie możemy się czegoś dowiedzieć, jest w ogóle fajnie.
Także tak, słuchajcie, ja żegnam się z widzami z YouTube'a. Na YouTubie Kawka też będzie. Wyłączę swoją gąbkę, żebym się nie zaskoczyła wieczorem i wyłączę siebie. Pa, pa, pa.